Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, będę oceniał konta widzów. Także jeszcze na sam start możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobrze, myślę, że możemy już zaczynać, ale jeszcze na sam start oczywiście wytłumaczę wam zasady, ponieważ odcinka z tej serii nie było bodajże już ponad miesiąc. Także jeśli chcecie następny, no to myślę, że możecie tutaj zostawić tak z 300 łapek w górę. Oraz oczywiście musicie napisać swój klan, w którym jesteście, swoje miejsce oraz swoją nazwę z Brawl Stars. Wtedy macie szansę naprawdę całkiem sporą, że was oczywiście ocenię. No i teraz w ramach krótkiego przypomnienia oczywiście powiem wam, jak to będzie wyglądać. No i oczywiście wszystkie konta będę porównywał do swojego, które prezentuje się tak w tym momencie na ekranie. Macie tutaj moje konto, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają statystyki, no i oczywiście wszystkie inne rzeczy. I swoje konto oceniam 10 na 10, no i do swojego konta będę po prostu porównywał wszystkie inne. Także mam nadzieję oczywiście, że taki odcinek wam się spodoba. Dobrze, więc pierwszą osobą będzie Koro, no i w tym momencie na ekranie macie oczywiście jego komentarz. No i z tego co pamiętam, no to mam go w swojej liście znajomych, więc sobie go tutaj możemy znaleźć. Ma on coś około 70 tysięcy puarków. Tak przynajmniej tutaj napisał. Jest to komentarz sprzed miesiąca, ponieważ wtedy pojawił się właśnie ostatni odcinek z tej serii. Obecnie ma, uwaga, 68 583 puarki. No i sobie jego konto tutaj ocenimy. No i uwaga, mamy właśnie tutaj wszystkie statystyki. Mamy prawie 26 tysięcy winów na trójkach. Mamy 2000 solo oraz 1000 na duo. Mamy oczywiście najwyższą pozycję na rankedach, mamy mastera. I teraz zobaczymy sobie rangi, czyli tak właściwie najważniejszą rzecz. Mamy tu jakiś tytuł zły do szpiku, czy jest to bodajże tytuł do baza. Mamy tutaj skina do bastera, no ale to jest w sumie nieważne. Zobaczymy sobie oczywiście starą ligę, jak to tutaj wyglądało. No i na lidze solo starej mamy, uwaga, mityczną dwójkę. Czy nie jest to w sumie rzecz najgorsza, można powiedzieć. Więc sobie teraz przejdziemy tutaj do rank. Mamy tutaj, uwaga, 35 rangę na kolcie, 35 na Bibi oraz mamy jeszcze 35 na Piper, więc uwaga, 68 tysięcy puarków, no i mamy 3 postacie wbite na 35 rank. Oprócz tego mamy 33 na Melody, mamy również 33 na Primo, 32 na Shelly, tutaj mamy Daryla 31 oraz mamy naprawdę bardzo dużo różnych innych 30 rank. No i teraz trzeba to jakoś oczywiście to konto ocenić. No jest to i naprawdę bardzo dużo 30 rank, mamy całkiem spoko ilość puarków. Mamy oczywiście 35 rangi, no i myślę, żeby tutaj nie zaniżać oczywiście oceny tego konta, no to myślę, że mogę je ocenić takie 8 na 10, myślę, że jest to całkiem sprawiedliwe. Teraz ocenimy sobie MindPro, który obecnie jest jednym z najlepszych graczy w Polsce, no i jego konto oczywiście znajdziemy sobie w tabeli wyników, także wybieramy sobie to już lokalnie, no i ustawiamy oczywiście Polskę, no i obecnie znajduje się on tutaj na miejscu 10, ma, uwaga, 87 tysięcy puarków. Patrząc na statystyki, mamy tutaj 26 tysięcy winów na trójkach, 6 tysięcy winów na solo oraz prawie 3000 winów na duo. Także statystyki są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj tytuł Maestro, nie mam pojęcia do jakiej to jest postaci. Mamy tutaj złotego Bastera, więc naprawdę bardzo ładny skin. No i teraz zobaczymy sobie tutaj jeszcze starą ligę. No i mamy tutaj, uwaga, Mastera na lidze solo, więc będzie to naprawdę bardzo wysoka ocena. No i teraz zobaczymy sobie tutaj rangi. No i patrząc na jego rangi, no to mamy tutaj 1500 puarków na Rafsie, 1400 prawie na bazie, 1300 na Larym, mamy tutaj również 1300 na Meg, 35 ranga na Angelo, 35 na Karlu, naprawdę bardzo dużo 35 rang, także to konto jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. No i zobaczymy sobie jeszcze, czy ma tutaj wbite wszystkie postacie na 1000, no i uwaga, brakuje tutaj tylko jednej postaci, no i jest to, uwaga, Lili, czyli najnowsza postać, myślę, że sobie tą postać niedługo tutaj wbije, no i to konto muszę po prostu ocenić 10 na 10, ponieważ jest ono naprawdę bardzo, bardzo mocne. Teraz ocenimy sobie konto Bartka, który kiedyś był jednym z najlepszych graczy w Polsce. Obecnie niestety nie ma go w tabeli wyników, ale mam go, uwaga, w swojej liście znajomych, także nie będę musiał go oczywiście szukać po klubie. No i z tego co pamiętam, ma on coś około 60 tysięcy puarków, także mam nadzieję, że szybko go tutaj sobie znajdziemy. Schodzimy sobie tutaj stopniowo na dół, no i uwaga, mamy tutaj Bartka na 83 miejscu. Ma on, uwaga, 61 tysięcy puarków i w tym momencie patrzymy na statystyki, mamy 40 tysięcy winów na trójkach, 1000 winów na solo, 3000 winów prawie na duo. Nie mamy tutaj żadnego tytułu. Ulubiony zadymiarz mamy El Primo. I patrzymy sobie starą ligę. Mamy tutaj, uwaga, ligę legendarną jedynkę. Więc jest to całkiem spoko wynik. No i teraz patrzymy sobie postacie. Uwaga, najwyżej mamy obecnie wbitego Edgara. Mamy na nim 924 puarki. Daj mamy Mortisa, mamy Nani, mamy tutaj Bell. Oraz mamy naprawdę bardzo dużo innych dobrych rank. No i uwaga, z Bartkiem wbiłem jedną 35 rangę. U mnie na koncie była to Jessie, na koncie u Bartka była to bodajże Bonnie. Tak, dokładnie była to Bonnie i było to, no, ponad 2 lata temu już, więc naprawdę jest to mój stary teammate.
No i tutaj tak wyglądają jego ranki. Mamy tutaj oczywiście 35 na Edgarze, 35 na Bibi, na Eevee. Dalej mamy, nie wiem, na Poco, na Ems oraz na innych również tutaj mamy jeszcze postaciach. Mamy Leona, mamy Daryla. No i to by było w sumie jeszcze chyba na tyle. Mamy jeszcze tutaj Colta, mamy Gale'a, mamy Janet, no i nic chyba więcej. No tych nowych postaci, tak jak widzicie, już sobie tutaj nie wbija na żadne 30 rangi, ponieważ no nie ma pewnie na to czasu, no ale to konto oczywiście trzeba ocenić wysoko. No i to konto oceniam 9 na 10. Teraz ocenimy sobie konto Chillzuzi, którego znajdziemy, uwaga, w topce na Mortisie. Także wchodzimy sobie tutaj oczywiście w topkę lokalną. No i szukamy tutaj Mortisa, ponieważ niestety nie mam go w znajomych oraz nie mam pojęcia, w jakim obecnie jest klubie. No ale z tego, co mi napisał, no to jest on tutaj gdzieś w topce na Mortisie. Także szukamy sobie tutaj tej postaci. No i jest to, uwaga, obecnie czwarty Mortis w Polsce. Ma on, uwaga, na nim 1300 puarków. No i w tym momencie tutaj mamy jego profil. Ma on, uwaga, 71 tysięcy puarków. Patrząc na statystyki, mamy tutaj 20 tysięcy winów na trójkach. Mamy 4000 na solo oraz 5000 ponad na duo. Mamy tutaj tytuł, uwaga, Sniper, ulubiony zadymiarz, mamy Shelly. Mamy tutaj starą ligę, mamy legendarną dwójkę, więc jest to naprawdę całkiem spoko wynik. No i teraz zobaczymy sobie tej postacie. Mamy tutaj 35 na Larym, 35 na Mortisie, na Colette, na Eevee, na Piperce, na Colcie, na Edgarze, na Bulu i dalej mamy jakieś tutaj niższe 32, 33, więc są to również naprawdę bardzo wysokie rangi. No i z tego, co widzę, nie ma już tutaj nic innego na właśniejszych rangach, więc jest to nowy gracz, który nie ma po prostu postaci, na których po prostu spadł przez sezon, tylko normalnie ma tutaj wszystko wbite na samej górze. No i to konto jest również naprawdę bardzo mocne, ale chyba nie jest aż tak mocne jak właśnie konto Bartka. No i to konto, myślę szczerze, mogę ocenić 8,5 na 10. Teraz ocenimy sobie konto Filippo, którego mam u siebie w znajomych, także oczywiście musimy sobie go tutaj znaleźć. No i z tego, co pamiętamy, również ma coś koło 60 tysięcy puarków, tak jak było to właśnie w przypadku Bartka, no i pewnie gdzieś tutaj obok niego właśnie był. No i zobaczymy sobie tutaj, schodzimy stopniowo na dół, no i tak dokładnie mamy go tutaj na 88 miejscu, ma on 60 tysięcy puarków. No i teraz patrzymy sobie na statystyki, mamy 10 tysięcy winów na trójkach, 3000 winów na solo, dalej mamy 600 winów na duo. No i patrząc na starą ligę, mamy tutaj, uwaga, diamentową dwójkę, więc nie jest to dobry wynik. Mamy tutaj, uwaga, tytuł ten z karnetu, ulubiony zadymiarz, mamy El Primo. No i teraz sobie przejdziemy tutaj na rangi, żebyśmy mogli sobie oczywiście zobaczyć, jak tutaj wygląda w przypadku tego gracza. No i mamy tutaj, uwaga, dwie 30 rangi mamy na El Primo oraz mamy na Shelly. Dalej mamy 28 na Dynamiku, 29 na Colette. Niestety nie udało się tutaj dobić 30. 29 na Edgarze, 28 na Nani. No i jeszcze sobie zobaczymy tutaj tradycyjnie na samym dole, czy nie ma tutaj jakichś innych 30 rang. No ale z tego, co widzę, no to nie mamy tutaj już nic innego. Mamy 25 na Franku. No i już tutaj nic innego, chyba nie mamy żadnych innych 30, więc mamy tylko dwie postacie wbite na właśnie 30 rank, no ale ilość puarków jest całkiem spoko, więc myślę, że to konto mogę ocenić takie 7 na 10. Myślę, że ta ocena jest całkiem sprawiedliwa. Na dzisiejszym odcinku będzie to już na tyle. Jeśli wam się spodobał, no to oczywiście możecie zostawić tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ do końca roku lecimy po 20 tysięcy subskrypcji. No i do następnych filmów. Cześć!